Dzień dobry, dzień dobry. Przed nami chyba przedostatni wywiad dzisiejszego dnia. A ze mną dzisiaj Julia Mreńca. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Oraz jeszcze jedna z nami osoba. Hejo. Jak się nazywasz? Możesz nam przedstawić? Bartosz Kurtek. I czym się zajmujesz razem tutaj? Czemu jesteś tutaj z Julią w ogóle? Produkuję dla niej muzykę i wszystko to, co Julka tworzy, to przechodzi przez moje ręce, jeśli mogę tak powiedzieć. Okej. Czyli jesteś odpowiedzialny za tą warstwę muzyczną, ale też usłyszałem, mały ptaszek mi powiedział, przelatujący, że ostatnio również za liryczną. Mhm. Tak. Dobrze. I tak, Julka, miał do ciebie na start takie pytanie. To jest trochę niekulturalne i ktoś bardzo niekulturalny zadałby ci to pytanie, ja bym ci go nie zadał. Ale byś miała mi powiedzieć, skąd wzięła się Julia Mreńca? Tak ogólnie na scenie muzycznej, to co byś powiedziała? Kurczę, myślę, że jest to gdzieś tam takie trochę marzenie, które gdzieś tam w dzieciństwie sobie zamarzyłam po prostu i no i zaczęłam dążyć do tego powoli. Może trochę nieświadomie, ale zaczęłam dążyć, no i gdzieś tam spełnia się powoli. Okej, czyli jak na razie życie marzeniami i próba rozbudowy tej kariery. Wy jako w takim razie duo tekściarskie możecie mi odpowiedzieć na pytanie, ile w waszej muzyce jest w tekstach tak naprawdę, jest was samych, takich z normalnego, codziennego życia, takiego wstajemy, je zęby, jem śniadanie. Jak dużo siebie dajecie w warstwę liryczną waszych utworów? Dobra, to ja myślę, że mogę powiedzieć na pewno, że gdzieś tam staramy się w dosyć prosty sposób opisywać to, co przeżywamy, to, co widzimy też, bo to nie tylko, nie piszemy tylko o tym, co przeżywamy, ale też, co obserwujemy. Mhm. Więc myślę, że staramy się w taki sposób po prostu to powiedzieć, żeby inni to zrozumieli i mogli się z tym super utożsamić, myślę. I mam nadzieję, że tak jest. Bartek, coś powiesz? A ja myślę, że po prostu każdy przeżywa swoje takie różne chwile w swoim życiu i one też mają wpływ na to, co przekazujemy w utworach. Mhm. I żeby każdy mógł sobie z tym utożsamić się z tym tekstem. I też przeżywamy sytuacje, które nas inspirują i dzięki nim możemy pisać takie teksty. Okej. Dotyka was czasami blokada pisarska? Macie problemy z wypluciem tekstu tak zwanym? No ja mam takie dni. I czasami się próbuję po prostu zmusić, żeby coś siąść i napisać, ale odpuszczam, bo po prostu jest taki dzień, kiedy, no wiesz, siedzisz sobie i piszesz cały dzień. Mm-hmm. I to jest też super. No tak. A właśnie chciałem zapytać, jak myślisz, dlaczego ogólnie takie zjawisko, ogólnie blokady pisarskie u ciebie powstaje? Skąd brak pomysłu na tekst wkrada się w twoją codzienność? Generalnie osoby, która produkuje muzykę na co dzień. Mm-hmm. Kurczę, w sumie ciężko, nie zastanawiałam się nigdy nawet nad tym, czemu tak się dzieje, ale myślę, że jak piszemy o swoich przeżyciach i emocjach, no to też nie jest zawsze łatwe. Tak. Więc może właśnie stąd ta blokada, że nie zawsze jest nam łatwo o czymś powiedzieć po prostu, wiesz, ludziom. Okej. Uważacie, że papier przyjmie wszystko? Da się wszystko przekazać dzięki muzyce? Wszystkie emocje, właśnie tak jak wspomnieliście, obserwacje, przeżycia? Myślę, że papier jest bardzo pojemny, ale nie wszystko, może nie, że wypada, ale ciężko to przekazać w taki sposób, by każdy to zrozumiał tak, jak my chcemy, żeby to było zrozumiane. Mhm, jasne. Julka, mam do ciebie takie pytanie. Na co dzień, występując na scenie, można cię zobaczyć przy mikrofonie, ale z tego, co wiem, to nie jedyne twoje muzyczne umiejętności, jakie posiadasz. Grasz na czymś? Coś jeszcze robisz oprócz wokalu? Jeśli chodzi o grę na instrumentach, to raczej jestem w to słaba. To znaczy, no nie wiem, tak mi się przynajmniej wydaje. Jakbym sobie coś tam, nie wiem, skomponować czy coś, to spoko, ale generalnie na scenę nie wychodzę z instrumentami, więc no w to nie jestem chyba zbyt dobra. Okay. Raczej ze słuchu, jak już coś, nie nuty i tak dalej, to nie moja bajka, ale jakbym miała coś ze słuchu zagrać, to myślę, że... Jasne, myślisz, że na scenie w takim razie jesteś w dobrych rękach, jeśli chodzi o warstwę muzyczną? Ale myślę, że tak. Myślę, że mam super zespół. Dzisiaj w sumie zagraliśmy na Mirażach w całym składzie, już z perkusją, basem na żywo, także myślę, że jestem w super rękach. Też Bartek aranżuje wszystko, więc
Myślę, że tak, jak najbardziej. Bartku, ty powiedz mi, jako w takim razie tego twórcy tej muzyki, jak byś ocenił Julkę jako wokalistkę na scenie? Myślę, że bardzo wysoko i to jest dla mnie poniekąd zaszczyt, że mogę z tak niesamowitą i tak bardzo utalentowaną osobą współpracować. Okej. Czyli jak na razie bandowi nie grozi rozpad z tego, co widzę. Absolutnie nie. Potwierdzam. Dobrze, bardzo, bardzo mnie to cieszy, bo oglądałem was dzisiaj na scenie, nawet pokusiłem się o zrobienie wam kilku zdjęć, gdzieś tam chodząc po fosie i po scenie. I właśnie tu miałem też pytanie, nie mam go zapisanego, ale się urodziło w mojej głowie. Skąd pomysł na granie coverów na scenie w zmienionych aranżacjach? Może Bartek powiesz, bo ja w sumie nie aranżowałam ich. Tylko powiedziałam, czy fajne, czy nie. A to Bartek aranżował. Jest to, mam wrażenie, że pomysł urodził się w taki sposób, że każdy zna te utwory, które dzisiaj zagraliśmy, ale żeby nie było tak nudno, że po prostu gramy je tak samo, jakie są, takie, jakie zostały kiedyś stworzone, to żeby dodać do nich taką moją, czy tam Julki, nutkę i żeby po prostu zabrzmiało to inaczej, w innym stylu, bardziej nasze, mam wrażenie, i żeby pasowało do naszego setu koncertowego. Okej, dobra. Ja mam do was teraz taką szybką serię pytań. I one są takie trochę światopoglądowe, ale też nie musicie się martwić generalnie. Dobra, powiedzcie mi, wolicie grać koncert solo czy festiwal? Myślę, że festiwal. Ja też, zdecydowanie. Chyba vibe tutaj myślę, że wygrywa festiwali. Okej, morze czy jezioro? Chyba morze. Kurczę, nie wiem. Zależy gdzie i kiedy, ale no raczej bliżej mi też do morza. Dobra. Nagrywki w domu czy w studio? W domu. W domu. Dobra. Leniwy weekend czy aktywny weekend? Aktywny. Aktywny. Dobra. No i na koniec jeszcze tylko byśmy porozmawiali. Wiem, że zbliża się coś dużego w związku z ostatnio wydanym utworem. Nie musisz teraz zdradzać. Już coś wspomniałaś ze sceny. Ale jakie oprócz tego, co zapowiedziałaś, masz plany na przyszłość? Myślę, że na razie po prostu robić to, co czuję, czyli robić tą muzykę, którą aktualnie robię i wydawać sobie tam utwory, budować sobie też jakąś publiczność, która będzie przyjeżdżała na koncerty i to jest, nie ukrywam, takie myślę marzenie większości w sumie wokalistów, więc to. I po prostu zobaczymy, co mi to przyniesie dalej. Tak myślę, że po prostu, wiesz, będę robić to, co czuję i zobaczymy, co będzie dalej. Dobra, dobra. A czego byś życzyła sobie na dalszą część kariery? Uczę się teraz takiego czegoś, żeby nie bać się tej różnorodności, bo wiesz, raz wydaję taki bardziej spokojny, stonowany utwór, tak. A tutaj takie mocniejsze, mroczniejsze klimaty. I uczę się tego cały czas, żeby wiesz, akceptować to, że tak jest. Że ta różnorodność też jest okej. I po prostu życzę sobie tego, żeby gdzieś tam znaleźć bardziej takie, wiesz, swoje ja artystycznie. Okej. No i tego właśnie byśmy życzyli tobie, Julko, jak również wam, jako całemu zespołowi. Twórzcie, nie bójcie się eksperymentować, podążajcie w różne kierunki. Ja dziękuję wam i za koncert, bo uczestniczyłem w nim, było naprawdę bardzo miło. Jak i również za wywiad dla Radia 1.7 prosto ze strefy śląskich miraży. Proszę bardzo. Dziękujemy bardzo. Dobra, czyli Bartek, tak? Tak, dziękuję Bartek. I Julia Mrańca. Dziękuję. Dobra, dzięki.